Odbiornik Unitra Eltra Ania, mod 711, rocznik około 1972. Odbiornik zasilany z 6 ogniw 1,5 V bądź zasilacza sieciowego. Oryginalna plomba z Eltry. Za chwilę ją złamiemy. Odbiornik zachowany jak na swoje lata w bardzo dobrym stanie. Troszkę wytarte napisy pod gałkami. Skala działająca. Spróbujemy zajrzeć do środka i uruchomić radyjko. Z drugiej strony śrubki niestety nie ma. Spróbujemy dostać się pod plombę. Jeszcze świeża. I tak prędzej czy później to radio trzeba będzie wyczyścić, więc plombę prędzej czy później byśmy złamali. No to co, otwieramy. Radyjko z roku 73, jak mamy na numerze seryjnym. Chociaż płytka z grudnia 72. Stare kondensatory Elwy. I końcówka mocy na tranzystorach AC181-180 na radiatorze. Głośnik na licencji Pioniera. To co? Próbujemy uruchomić radio.
Do tego celu posłużymy się zasilaczem laboratoryjnym ustawionym na 9 V, więc zaraz podepniemy się pod płytkę. Na zasilaczu ustawione 9 V, podłączone pod zasilanie. Kabelki ze starości już niestety odpadły od punktów lutowniczych w pojemniku baterii, a to nie szkodzi. No to próbujemy uruchomić radyjko. Radio żyje. Niestety to jest maksimum głosu, jaki możemy w tej chwili uzyskać. Prawdopodobnie to spowodowane kondensatorami, które są niestety ze starości już wyschnięte. Radio szumi, jak zresztą pewno słyszycie. Niestety trudno zorientować się, czy łapie program Polskiego Radia. No to sprawdźmy zakres fal średnich. Słychać zakłócenia. Niestety, radio jest tak cichutko gra, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nie jesteśmy w stanie coś złapać. Poza szumem i zniekształceniami. Niestety, radyjko kwalifikuje się do gruntownej odbudowy. Jeszcze chwila prezentacji elektroniki i radyjko skręcamy. Tak jak obiecałem, rzut oka jeszcze na elektronikę w radyjku. Tak jak mówiłem, radio na stickerku nosi rocznik 73, płytka grudzień 1972, głośnik Tonsilla GD10x2, tranzystory germanowe w końcówce mocy, Elwy, które najwięcej robią problemów. To co, skręcamy radyjko. Obudowa też nadaje się do gruntownego czyszczenia. Widać, że kiedyś musiały wycieknąć w niej baterie.
dobrze, idealnie spasowana. I czas na wkręcenie śrubek. Śrubeczki już na swoich miejscach. Czas je przykręcić. I odbiornik ląduje w poczekalni na swoją kolej z naprawy. Śrubkę zabezpieczyliśmy jeszcze oryginalną plasteliną. Zamykamy pojemnik na bateryjki. I jeszcze ostatni rzut oka na bardzo stary radioodbiornik Ania. Niedługo filmiki z naprawy owego radioodbiornika, więc zapraszam do subskrypcji oraz oglądania kanału. Pozdrawiam.